Grupa operacyjna Gwiazdą Powitania Wiosny w Suwalskiej Plazie. Mieszko i Ziemowit zelektryzowali zgromadzoną publiczność. Słuchajcie, policzę do trzech i na trzy wszyscy razem robimy hałas, tak żeby było słychać, żeby wydyszały szyby w sklepach. Raz, dwa, trzy! Wiesz co, powiem ci, że oczywiście są nowe rzeczy w secie, ale na takie imprezy typu początek wiosny muszą też koniecznie się pojawić rzeczy, które są sprawdzone na imprezach, które rozruszają publiczność, które sprawiają, że chcą krzyczeć i sięgniemy też po nasze ulubione klasyczne numery, więc po trochu tego, po trochu tego. Z okazji pierwszego dnia wiosny Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki zaprosił miłośników muzyki do Centrum Suwałki Plaza na koncert Union Blues, Oli Ost, Studia Piosenki Świetlik oraz grupy operacyjnej. Dzień Wagarowicza w Plazie przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Uczniowie zamiast na wagary wybrali się na koncerty, mówi Mieczysław Osys, dyrektor Suwałki Plaza, i przyznaje, że dziś młodzież spisała się świetnie. Przyjechały do nas 3 radiowozy, odjechały z kwitkiem. Myślały, że będzie się coś działo bardzo niebezpiecznego. Okazuje się, że młodzież, fantastycznie to młodzież zdała dzisiaj egzamin, nie my, organizatorzy tego. Chcę podziękować młodzieży, że tak fantastycznie się dzisiaj spisują i pięknie kibicują i są fanami, i są słuchaczami.